Dziś jest środa, drugiego tygodnia Wielkiego Postu i jako pomoc w nawróceniu dostajemy taką oto kolektę. Wszechmogący Boże, zachowaj w Twoich wiernych gotowość do pełnienia dobrych uczynków. Udziel im doczesnej pomocy i doprowadź do życia wiecznego. Możemy się zapytać, czym jest gotowość. Słownik języka polskiego mówi, że jest stanem należytego przygotowania do czegoś. Ojciec Niebieski chce nas uzdalniać do bycia, do stawania się Jego dziećmi. I Wielki Post to ten czas, kiedy mamy po pierwsze należycie przygotować się do święta, do uroczystości zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa, nie tylko po to, aby po raz kolejny rozczulać się nad tajemnicą Jego męki i śmierci, ale żeby doświadczając w swoim życiu Jego zmartwychwstania, nieść orędzie o tym, że On naprawdę żyje i dlatego przychodzi ta łaska, żeby nam pomagać. I też przychodzi po to, żeby to zmartwychwstanie było widoczne. Ale jak zmartwychwstanie można zobaczyć? Można je zobaczyć przez konkretne czyny. Przez to, że chcę i mam to pragnienie służenia drugiemu. Jak mówi święty Paweł, służyć drugiemu, nie pragnąc niczego dla niewłaściwego współzawodnictwa. Dlatego, że nasze życie ma konkretny cel ostateczny i tym celem jest żyć zmartwychwstaniem przez całą wieczność, każdy z nas może ten cel osiągać już tu na ziemi, widząc w drugim człowieku Jezusa Chrystusa i ucząc się służyć Mu każdego dnia. Więc kiedy przejdę przez bramę śmierci, będę mógł Chrystusa, któremu pomagałem tu na ziemi, oglądać przez całą wieczność.